Marek Siwik, zapraszam na kolejny Futsal Raport na antenie KP Sport. Za nami już 17. kolejka gier w Futsal Ekstraklasie. Czas, abyśmy sobie podsumowali najciekawsze wydarzenia z polskich parkietów. Za nami 6 kolejnych meczów, gdzie tak jak miniony weekend ani razu nie wygrywali gospodarze. Trzykrotnie widzieliśmy remis, a trzykrotnie to goście wywozili punkty z hali, do której przyjechali na spotkanie. W kolejce zobaczyliśmy aż 31 bramek, z czego 14 było autorstwa gospodarzy, a 17 ustrzelili goście. Najwięcej bramek zobaczyli kibice w Duńskiej Woli, aż 9, natomiast najmniej zobaczyli widzowie meczu telewizyjnego na Orange Sports, czyli meczu, który był w Głogowie. Najlepszym strzelcem minionej kolejki okazał się Robert Satora, który trzykrotnie pokonywał Dariusza Słowińskiego w meczu pomiędzy Gattom Active Duńska Wola a NBiTem Gliwice. Na początek zawitamy do Torunia. Tam miejscowy FC Toruń zmierzyło się z drużyną AZS-u UŚ Katowice. Podopieczni Klaudiusza Hirsza mieli na pewno ochotę na zainkasowanie kolejnych 3 punktów na własnym, niezdobytym jak dotąd parkiecie, dzięki czemu podwyższyliby swoje szanse na udział w playoffach po sezonie zasadniczym. Natomiast katowiczanie jak dotąd na wyjazdach nie zdobywali zbyt dużo punktów w poprzednich meczach, tylko jedno oczko w tym sezonie przywieźli z hal, na których gościli gracze AZS-u UŚ Katowice. Dlatego faworyt wydawałby się jeden. Jednak trener Korczyński od samego początku próbował zaskoczyć rywali, wycofując bramkarza. Tym samym cały czas pierwszą połowę grali praktycznie piątką na parkiecie gracze z Katowic i to przyniosło efekty, gdyż katowiczanie nie stracili bramki w pierwszej połowie, a torunianie nie potrafili sforsować dobrze grających piłką katowicza. Dopiero w drugiej części spotkania kibice zobaczyli bramki. Najpierw gola dla FC Toruń zdobył Mykola Morozow, wykańczając strzał Sylwestra Kipera. Jednak nie minęła raptem minuta, a to goście zdobyli wyrównanie po rzucie wolnym, który wykorzystał Adrian Pator. Jednak do końca tego spotkania zobaczyliśmy jeszcze kolejne bramki i to w 39 minucie Mykola Morozow po raz drugi pisał się na listę strzelców, dając tym samym ponownie prowadzenie torunianom w tym spotkaniu. Jednak gramy do 40 minut i to w tym meczu się sprawdziło, bo na 8 sekund przed zakończeniem spotkania do równania doprowadził grający jako lotny bramkarz Jędrzej Jasiński i w Toruniu padł wynik 2-2, tym samym oba zespoły podzieliły się punktami. Na pewno żadna z drużyn nie była zadowolona z takiego rozstrzygnięcia. FC Toruń i AZS Katowice dopisują sobie po remisie 2-2 po jednym punkcie. Przejdźmy teraz do Głogowa, gdzie miejscowy KGHM Euromaster Chrobry Głogów spotkał się z drużyną rekordu Bielsko-Biała. Bielszczanie liczyli na to, że będą dalej trzymać wysokie miejsce w tabeli, goniąc Gattę Active Duńska Wola, ale musieli oczywiście wygrać na niezwykle ciężkim terenie, jakim jest hala w Głogowie. Tutaj z reguły drużyna z Dolnego Śląska uzyskuje bardzo dobre rezultaty dla siebie. Tym bardziej i tym razem drużyna trenera Trznadla liczyła, że zachowa punkty na własnym parkiecie. Od samego początku mecz był niezwykle wyrównany, zresztą dopiero bramki zobaczyliśmy w drugiej połowie, przez pierwsze 20 minut był wynik 0-0. I tak w 30 minucie dopiero na listę strzelców wpisał się Michał Marek z drużyny rekordu, który wykorzystał błąd rywali w obronie i zdobył bramkę na prowadzenie na 1-0. I jednak w 37 minucie drużyna z Głogowa potrafiła odpowiedzieć, zdobywając bramkę wyrównującą na 1-1, a gola ustrzelił Kamil Kaczmar. Jednak mecz trwa do 40 minut, a tym samym Głogowianie popełniali dużo przewinień w drugiej części spotkania i zemściło się to, gdyż rekordziści uzyskali przedłużony rzut karny, który na bramkę zamienił Artur Popaski, dając im zwycięstwo w tym spotkaniu 2-1. I tym samym rekordziści odnotowują cenne zwycięstwo wyjazdowe, inkasując 3 punkty i zdobywając kolejne cenne oczka w walce o najwyższe miejsce po sezonie zasadniczym, a KGHM Euromaster Chrobry Głogów dalej będzie musiał w kolejnych meczach walczyć o to, aby nie znaleźć się w strefie barażowej. Przenieśmy się teraz na ulicę Złotą w Duńskiej Woli. Tam Gatta Active zmierzyła się z drużyną NBiTu Gliwice. Liderzy futsal ekstraklasy byli murowanym faworytem w tym spotkaniu. Tym bardziej, że jeszcze przed własną publicznością Duńsko-Wolanie nie przegrali w tym sezonie. A NBiT jak na razie w rundzie rewanżowej raczej rozczarowuje. Z każdym meczem ma problemy ze zdobyciem punktów i tym samym wydawać by się mogło, że Duńsko-Wolanie będą mieli łatwą potyczkę w kolejnym spotkaniu ligowym.
I tak też mecz się zaczął pod dyktando właśnie gospodarzy. Szybko w drugiej minucie bramkę na prowadzenie dla Zduńsko-Wolan zdobył Marcin Stanisławski. Jednak jeszcze w szóstej minucie Envid niespodziewanie szybko wyrównał. Po bramce Roberta Satory było 1-1. Jednak wystarczyła tylko minuta, a Zduńsko-Wolanie ponownie wyszli na prowadzenie za sprawą bramki Daniela Krawczyka. W minucie 11 było już 3-1 dla gospodarzy. Kolejny raz bramkę w tym meczu zdobył Marcin Stanisławski. Jednak do końca pierwszej połowy jeszcze Envid raz odpowiedział gospodarzom, a w 16 minucie gola na 3-2 zdobył Taras Tarasowicz. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza część meczu. W drugiej połowie dosyć długo kibice czekali na kolejne bramki, bo dopiero po 30 minucie bramkę na wyrównanie zdobył Robert Satora w tym meczu i mieliśmy już 3-3. Kilka minut później jeszcze raz ten zawodnik, inkasując tym samym hat-tricka w tym meczu, zdobył gola na prowadzenie dla Envidu 4-3. Jednak to nie był jeszcze koniec spotkania. Zduńsko-Wolanie wycofali bramkarza i Igor Sobalczyk zdobył wyrównanie dla gospodarzy, dając gola na 4-4. Jednak gramy ponownie 40 minut i tak jak tutaj w tej kolejce, w każdym meczu praktycznie w końcówce padały bramki, tak i teraz w Duńskiej Woli w 40 minucie do pustej bramki piłkę skierował Marcin Czech, tym samym zdobył 5. gola dla Envidu i dał cenne zwycięstwo wyjazdowe nad liderem futsal Ekstraklasy. Niespodziewanie Gatta przegrywa na własnym parkiecie właśnie z Envidem Gliwice 4-5 i tym samym Envid wraca do walki o play-offy w tegorocznym sezonie futsal Ekstraklasy, a Gatta co najwyżej traci dystans prowadzeniu przed rekordem i pogonią. Przenieśmy się teraz do Chorzowa, gdzie miejscowy Klireks zmierzył się z zespołem Red Dragon z Pniewy. Mecz ten był bardzo ważny dla układu tabeli w dolnej jej części, gdyż oba zespoły walczą o utrzymanie w futsal Ekstraklasie. Chorzowianie jak na razie mieli 17 punktów, zajmowali miejsce 9 tuż nad miejscem barażowym, a tam właśnie byli Pniewianie z drobkiem punktów 14, walczyli o to, aby znaleźć się nad strefą spadkową. Stąd też oba zespoły miały chęć na komplet punktów właśnie w tym spotkaniu. Chorzowianie od samego początku dążyli do tego, aby objąć prowadzenie, jednak przez długi okres czasu nie mogli pokonać Macieja Foltyna. Dopiero w drugiej połowie kibice zobaczyli bramki. Najpierw do siatki piłkę skierował Patryk Hoły, dając sensacyjne prowadzenie gościom na 1-0. Jednak nie minęły 2 minuty, a Robert Gładczak doprowadził do wyrównania 1-1. Jednak mecz trwał do końca i w kolejnych minutach ponownie Pniewianie wykorzystali błąd defensywy Chorzowian i trafili na 2-1 autorem bramki Adrian Skrzypek. Jednak ponownie w tym spotkaniu Robert Gładczak dał wyrównanie drużynie z Chorzowa. W ostatniej minucie zdobył bramkę na wynik 2-2. Jednak mecz trwa całe 40 minut i Łukasz Frajtak wykorzystał to, strzelając bramkę 3. w tym meczu dla Pniewian. 3. w dodatku zwycięską, gdyż zapewnił ten gol 3 punkty Red Dragon z Pniewy. Więc w Chorzowie Pniewianie zwyciężają 3-2 i inkasują cenne 3 punkty, dzięki czemu wyprzedzają w tabeli Klireks Chorzów i są już nad miejscem barażowym, a Klireks będzie musiał walczyć o utrzymanie dalej w kolejnych 5 meczach rundy zasadniczej futsal Ekstraklasy. Czas na mecze w Gliwicach, gdzie w hali na Jasnej GAF Omega spotkał się z zespołem Gwiazdy Ruda Śląska. Drużyna GAF Omega Gliwice, jeden z lepszych zespołów rundy rewanżowej, jak na razie radził sobie bardzo dobrze w kolejnych meczach, a Rudzianie szukają punktów jak tlenu w każdym kolejnym spotkaniu, walczą o to, aby wyjść ze strefy spadkowej, chociaż ich sytuacja jest niezwykle ciężka. W Gliwicach Rudzianie zaczęli bardzo dobrze mecz, gdyż Dmytro Drost już na początku spotkania objął prowadzenie dla swojego zespołu. Jednak do końca pierwszej połowy Gliwiczanie zdążyli odpowiedzieć bramką wyrównującą, a na listę strzelców wpisał się Marcin Kiełpiński. Po zmianie stron wynik długo się nie zmieniał. Dopiero w 35 minucie Gliwiczanie po raz pierwszy w tym meczu wyszli na prowadzenie za sprawą bramki Łopucha. Jednak 2 minuty później Krzymiński oddaje strzał, zdobywając bramkę na 2-2 i daje tym samym wynik remisowy, który utrzymuje się już do końca spotkania. Tym samym Gwiazda Ruda Śląska zdobywa cenny 1 punkt na ciężkim terenie w Gliwicach, tym samym troszeczkę odbija się od dna tabeli, jednak nie goni rywali w strefie spadkowej. Natomiast Gliwiczanie zostają troszkę wyhamowani po tych swoich kolejnych sukcesach w minionych kolejkach. Jednak na pewno będą jeszcze starali się walczyć o play-offy do końca tego sezonu zasadniczego. Przenieśmy się teraz na północ do hali Azoty Arena w Szczecinie. Tam Pogoń 04 zmierzyła się z zespołem Red Devils Chojnice, więc w Szczecinie mieliśmy prawdziwe derby Pomorza.
Pogoń 04 dalej walczy o wielki finał futsal Ekstraklasy, ale musi zdobywać cenne punkty, aby gonić i rekord i gatte Aktiv Duńska Wola. Natomiast Red Devils Chojnice chciałoby na pewno się znaleźć w tej czwórce na koniec sezonu zasadniczego, gdyż po poprzedniej kolejce stracili czwarte miejsce na rzecz FC Toruń. I spotkanie znakomicie rozpoczęło się dla drużyny przyjezdnej. Już w piątej minucie pierwszą bramkę zdobył Witali Kolesnik dla Chojniczan i było już prowadzenie 1-0. W minucie 10 Michal Holy podwyższył ten wynik na 2-0 i Czerwone Diaby miały już bezpieczną przewagę. Jednak do końca pierwszej połowy Szczecinianie odrobili bramkę za sprawą rzutu rożnego wykonanego przez Michała Kubika, który obił znakomicie nogi Siergieja Iwanowa i zdobył bramkę właśnie kontaktową. Dopiero w drugiej połowie zobaczyliśmy kolejne bramki, bo w 34 minucie kolejny raz na listę strzelców wpisał się Michał Holy i dał on ponownie dwubramkowe prowadzenie Chojniczanom przy wyniku 3-1. Jednak do końca spotkania niezwykle dzielnie walczyli Szczecinianie. Najpierw na 3-2 znakomitym strzałem trafił do siatki Mateusz Jakubiak, a w ostatnim minucie meczu Jączyk zdobywa bramkę dającą 1 punkt drużynie ze Szczecina i tym samym ustala wynik na 3-3. Tym samym w hali Azoto Arena podział punktów i na pewno oba zespoły nie są zadowolone z takiego rozstrzygnięcia. Tym samym w kolejnych meczach zarówno Pogoń, jak i Red Devils muszą dalej walczyć o kolejne cenne oczka w tabeli futsal Ekstraklasy. Zerknijmy teraz na tabelę. Na czele bez zmian gatta Aktiv Duńska Wola, również bez zmian jeśli chodzi o dorobek punktowy. Oczek ma aktualnie 37, goni. Na drugim miejscu rekord Bielsko-Biała, punktów 32. Na trzecim miejscu Pogoń 04 Szczecin, punktów 30. Natomiast na dole tabeli, na miejscu barażowym, Klirek z Chorzów, punktów 17, a w strefie spadkowej AZS Słupsk Katowice, punktów 14 i Gwiazda Ruda Śląska, punktów 9. Jeśli chodzi o najlepszego strzelca futsal Ekstraklasy, to po 17 kolejkach jest dalej bez zmian. Na czele dwójka zawodników, Aleksander Bondar z Red Devils Chojnice oraz Marcin Mikołajewicz z FC Toruń z dorobkiem 18 bramek. Wiele bramek kibice nie zobaczyli w 17 kolejce, ale tą najładniejszą musimy wybrać. Została nią bramka Mateusza Jakubiaka w meczu pomiędzy Pogonią 04 Szczecin a Red Devils Chojnice. Na koniec wytypujmy również najlepszą piątkę zawodników 17 kolejki, a są nimi w bramce na pewno Bartłomiej Nawrat, który wpuścił tylko jedną bramkę i przysłużył się do zdobycia 3 punktów dla rekordu Bielsko-Biała. Następnie Robert Satora, który znakomicie trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców w meczu gatte Aktiv Duńska Wola z NBIT-em Gliwice. Następnie nie może w tym zestawieniu zaprosić Łukasza Freitaga, który ma znakomitą formę i wpisuje się w meczu na mecz na listę strzelców. Kolejny zawodnik, który musi być na tej liście, to Michał Holle, który dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców w meczu Pogoni 04 Szczecin i Red Devils Chojnice, a także nie może zabraknąć Artura Popławskiego, który mocno przyczynił się do zwycięstwa właśnie zespołu rekordu nad KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Tak by wyglądała najlepsza piątka zawodników po ostatniej kolejce. Na tym już musimy zakończyć nasz kolejny odcinek Futsal Raportu. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Czekam na Państwa komentarze, tweety na naszych mediach społecznościowych i zapraszam również do oglądania kolejnych realizacji na antenie KP Sportu, nie tylko z futsalowych parkietów. Do zobaczenia, do usłyszenia.